Dziś będzie głównie o kamieniach. Na Brudnie, co oczywiste, dominują pomniki pochodzące z wieku XX, jednak zachowało się też sporo nieco starszych świadectw pamięci o zmarłych. Spacerując po cmentarzu możemy śledzić ewolucję nagrobków. Pięknie tu widać zmiany dokonujące się w ciągu 136 lat istnienia cmentarza. Zmiany wynikające nie tylko z mody, ale też stopnia zamożności społeczeństwa, a nawet uwarunkowań zewnętrznych. I o wpływ tego ostatniego czynnika Brudno jest od starych powozek bogatsze. Paradoksalnie. Wymogi rosyjskich władz wojskowych związane z lokalizacją na terenie esplanady Fortu Śliwickiego kształtowały wizualną stronę nekropolii, co widać nawet jeszcze i dziś. Komisja poszukująca w latach 80. XIX wieku lokalizacji dla nowego cmentarza przewidywała, że trafią tam w pierwszej kolejności pochówki dotychczas realizowane na powązkach bezpłatnie. Ludzie ubodzy zmarli w szpitalach, zakładach dobroczynnych czy więzieniach. Liczbę takich przypadków w ciągu roku szacowano wówczas na niemal 2000. Brudnowska nekropolia była więc z założenia cmentarzem dla ludzi uboższych, mającym za zadanie nie tyle całkowicie zastąpić powązki, co przejąć główną masę chowanych tam mieszkańców miasta, przede wszystkim tych niezbyt majętnych. Konieczności natury wojskowej związane z sąsiedztwem Fortu Śliwickiego, a z drugiej strony możliwości finansowe rodzin osób tu grzebanych wpłynęły na wygląd cmentarza. W wieku XIX i początkach XX dominującym typem nagrobka był kuty żelazny krzyż ustawiony na niskim kamiennym postumencie. Brudno nazywano często cmentarzem żelaznych krzyży. Wiele z nich przetrwało do dnia dzisiejszego. Żelazny krzyż miał rozliczne zalety, szczególnie istotne dla odbiorców usług oferowanych przez brudnowski cmentarz, a już ustaliliśmy, że często raczej nie byli to ludzie bogaci. Pomniczek, którego był podstawowym elementem, nie musiał być bardzo kosztowny. Wystarczyło ustawić w miejscu pochówku nieduży postument, w wersji oszczędnościowej dosłownie betonowy klocek, którym zamocowany był krzyż. Co ważne, można było zaoszczędzić też na napisach, których nie trzeba było koniecznie wykuwać w kamieniu. Wystarczyło zakupić blaszaną tabliczkę. Koszt wykonania samego krzyża także nie był przerażający. Materiału, a przecież mówimy o najtańszej stali. Na taką lekką konstrukcję zużywano niewiele. Praca kowala nie była ceniona tak jak dziś. Wysokość nagrobka także nie musiała być imponująca. Najniższe z zachowanych, łącznie z podstawą, nie sięgają nawet metra. Z drugiej strony, zasobniejszy klient nie musiał liczyć się z ograniczeniami wysokości, jakie dotykały kamiennych pomników. Nawet 3-metrowy krzyż nie naruszał wojskowych zakazów i wciąż nie kosztował majątku. Żelazne krzyże
Na współczesnym cmentarzu trochę giną w masie drzew i kamiennych pomników, jednak wciąż jest ich tu zaskakująco wiele. Żelazne krzyże nie znikły z Brudna, także dlatego, że używano ich również później. Niejednokrotnie napotykamy znacznie nowsze groby, nawet datowane na drugą połowę XX wieku, na których ustawiono takie tradycyjne krzyże. Niektóre zapewne zostały przejęte od poprzedników, o których informacje zatarł czas, inne trzeba przyznać, że często wyraźnie mniej ciekawe wykonano współcześnie. Kolejnym etapem ewolucji brudnowskich nagrobków były przeważnie dość wysmukłe pomniki kamienne i betonowe, często o dość prostej formie, przywodzącej na myśl drzewo, skałę czy wręcz pionowo ułożone kamienie. Tu już się zdarzały rzeźby, niektóre rzadkiej urody. Już w wieku XIX pojawiały się też grobowce większe, bardziej rozbudowane, w typie tych, które masowo spotykamy na Powązkach. Tu jednak występowały one o wiele rzadziej. Rzecz ciekawa. Największa grupa bogato zdobionych pomników pochodzi z czasów, gdy Polska dopiero od niedawna zaczynała się dźwigać z ponad stuletniego niebytu. Z lat 20. Cechami charakterystycznymi nagrobków z tego okresu są misterne motywy roślinne. Kwiaty, drzewa, liście palmowe czy wieńce. Częste są medaliony, pojawia się wiele znaków, czysto religijnych, ale też i takich nieco bardziej ludowych, oswojonych, jak choćby symbolizujące nadzieję kotwica czy wschodzące słońce. Zdarzało się wówczas także niespotykane w takiej skali wcześniej ani później malowanie nagrobków. Spójrzmy na niektóre przykłady pięknych pozostałości z lat 20. Na przełomie lat 20. i 30. pojawia się przez moment bardzo charakterystyczny typ pomnika, którego centralnym elementem jest serce, przeważnie występujące też w towarzystwie miecza, mówiącego o cierpieniu, ale i zwycięstwie, płomienia wiary i kotwicy, symbolizującej nadzieję. Trochę ich przetrwało, popatrzmy. W latach 30. na brudnowski cmentarz wkracza modernizm. Nie da się
nie rozpoznać typowego grobu z tego okresu. Forma w stosunku do poprzedniego dziesięciolecia ulega uproszczeniu. Dominują, zwłaszcza w pionie, linie proste. Bardzo często pojawia się czerwony piaskowiec. Wiele powierzchni pokrywa ryflowanie. Delikatne, poziome rowki nadające charakterystyczną fakturę. Pomniki są wysokie, monumentalne, często ozdobione płaskorzeźbami o tematyce biblijnej. Znakomite dzieła tworzą miejscowi kamieniarze Leśniewski, Karbowiak, Majorkiewicz, Selwon czy Niedziałek. Spójrzmy na niektóre z tych kamiennych nadzwyczajności. A tu coś specjalnego. Dziś byśmy może wykuli literkę C w kółku. Kiedyś się pisało tak jak mistrz Karbowiak. Czasy socjalizmu widać także w nagrobkach. Marne materiały, smutne wzornictwo. Ograniczmy opowiadanie o tej części historii cmentarza do kilku symbolicznych migawek. Koniec tej krótkiej opowieści o brudnowskich pomnikach, błyskawiczny przegląd propozycji niebanalnych. Trochę współczesności, całkiem nieraz nawet ładnej. I w końcu czas też na zapowiadane białe marmury.